Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Resident Evil 6. Ciśniemy dalej, to Call of Duty. Dokładnie. Witamy w serii Resident Evil 6. Ciśniemy dalej, to Call of Duty. Dobra. To dobre było, nie? No i co? A i tu też miałeś jakąś drabinkę? Czy ty tędy przyszłaś? Tędy co to przyszłam. Jest za drabinka? Okay. Tędy przyszłam. Dobra. A tu jakiś kontener, tak? Mm. Trzeba to suwać? Dobra. Mm-hmm. Pierce. Hi. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Enemy reinforcements are moving in. Ja walę kolejny czołg. Co? Mam tu chłopaka, który nie może chodzić? Na razie idźcie dalej beze mnie. No mówię, te finty są właśnie ten chłopak. Tak, ten, o którym mówiłam. No, też tak myślałam. A nie, ten Finn dźwiga. Znaczy on będzie bohaterem, zobaczy. No, że on go uratuje. To jest taka tak. Postać, tak odpieraj wrogów do przybycia Fina, Boże. Ej, ale jak nie walnie ta bazuka, to jest pozamiatane. Nie, dobra, na wymienię trafia. Jezus. Okej, okay, spoko. Czekaj, idę tam do ciebie, Desa, bo masz dobry spot. Ty zawsze znajdziesz dobre spoty. Idziesz aż tak do przodu? Dlaczego nie? No zginiesz w końcu. No jeszcze jak pazmutował, zajebiście. Skąd ten pocisk leci? No właśnie też tego nie za bardzo dobra, rozumiem. Widzę. Widzisz? Jo. Jezus, co tam się dzieje? Skupiam się na tym z bazuką, wiesz? Wiem, też go dobra, strzeliłem. A tu idzie z łapą. Właśnie, gdzie jest ten Finn? Jest przy drabinie. Jezu, myślałem, że tam są beczki i się je rozwali, a niestety nie. No ładnie wyczyściliśmy, ja zbieram teraz to. No to ja też wychodzę i zbierać. A to jest granat. Dobra, wziąłem ten granat. Dobra, jest, nie, osłaniaj Fina. On tu wyszedł. Idzie. Boże, ile ich. Przed chwilą było czysto, a teraz jest ich multum znów. Ja cię pierdolę. No widzisz? Czekaj, ja rzucam granat. Właśnie, by się przyda. Chciałam to powiedzieć. Ale ja nie dosięgnie aż tak. Bez sensu. Mogę jeszcze jednego rzucić. Jeden ma tą bazukę, widzę. No ale zobacz, nie mogę rzucić daleko, to jest głupie. No zrzuciłem tam niby. Rozwaliło? Kogoś tam zabiło, ale nie wiem, czy dużo zabiło, czy nie. Ten ma bazukę. Dobra, strzeliłem w niego. Ten w czerwonym? Mhm. No to zginął. Boże, ile to jest amunicji. Za tobą! Nie mogę! Mamy uciekać chyba, czy co? Nie, w którą stronę mam iść, bo nie rozumiem. Tu za zasłonę? Teseo! Nie mogę! Jeden bazukę tam chyba znów ma. Podłóż ładunki wybuchowe. Co? Nie rozumiem, o co chodzi. Boże, co tu się dzieje? Teraz wszystko należy od ciebie? On teraz pis ginie tutaj, o co chodzi? Nie, też nie rozumiem. O. A, miał tu podjechać bliżej, tak? Boź. Pa, pa! Tyle tubi się mówią, pa, pa. Ja chcę już koniec tego Call of Duty, błagam. Ja też. Jakieś inne klimaty poprosimy. Koniec tego rozdziału. Okej. Okay. Sherry Birkin, National. O!
Mary Birkin. You were in Raccoon City. How do you know that? Claire. Wait. Are you Chris? My sister's told me all about you. Chris. The man is a wanted insurgent. Oh, będzie grubo. Yes, he's a mercenary, but right now he's under the protection of the US government. He's no threat to the PSAA. Unless someone pays me to be. What did you just say? What? Nothing. HQ to Alpha Team. A wiesz, dlaczego on się tak na niego patrzył i powiedział co? Jakby mu Chrisa przypominał, wiesz? Tak się odezwał. Okej. Okay. Ja to on to wyczuł, jakby Chrisa widział. Nie Wiska, tylko Weskera, przepraszam. Weskera, jakby Weskera widział. No bo to synalek, nie? Mhm. Super. Z ekstra. Niepokalanego poczęcia. Mhm, no. O Boże! Nie! Widziałam. Znowu Mikołaj. Ja wal. Ja pierdyka. Jezus. Dobra, ale znamy patent, trzeba mu włazić na tą łapę, tylko od góry. A to też, to swoją drogą. Jezu, jakie brzydkie to, ja pierdykam. O, tu jest do góry wejście, widzę schody. Aha, nie mam czym schody są. O, tu można by było go stąd zabić w sumie. Skoczyć na niego, na tą łapę. Ale trzeba go najpierw osłabić. A ten co on tu ma, działko jakieś? Ej, tu działko chyba jest. Dobra, czekaj, bo ja tutaj z gościem walczę. Tak, don't worry about me. About me? About me. Don't worry about... O! Ciulu. Ja pierdykam. Gień. Masz żółte życie. Trudno. Jezu, ja w Jake'a strzelam, czaisz to? Myślałem, że to jest przeciwnik. To co mu robi? No to nie mówię w wrestling. Dobra, idę tu dalej. O Boże! Tu jest ten koleś. Znaczy koleś, to gówno. O, strzeliłem mu! Leć! Dawaj, dawaj, wskakuj teraz ty na niego, zobaczysz jak to jest. No, tylko kute E. I co? Tu... I co? I co? I co? Na spacja chyba. Spacja? Mhm. Już nie pamiętam. Tak, tak, tak. O, kuźwa, trzeba osłaniać Fina tutaj na górze. On podkłada jakąś bombę. Zobacz, ten Fin jednak nie zginął. Tak jak myśleliśmy. Na razie. Dobra. No dramat tu jest. Po prostu dramat. Masz czerwone HP, Deseo. Dobra, zaraz. Masz spray? Nie, czekaj. O, ładnie. Z tyłu. Dobra. Nie wiem, czy on zginął, czy nie. Nie wiem, bo ten potwór w ogóle poszedł w drugą stronę, ale no ja mam osłaniać tego, nie? Kolesia tu, co podstawia ładunek wybuchowy. Już prawie skończyłem. A bo on to działka jakby niszczy. Dobra, rozumiem. Ja w ogóle Sherry z Jake'iem ten cisnął tego potwora. Hit. No bo może byśmy dołączyli, nie? No, znaczy tylko trzeba poczekać do tego, nie? Zrobił to? Zrobił. Bo tu mamy wskaźnik. Jezu, uciekaj stąd! Ja pierdykam. Dobra, zginę. Nie zginiesz. Udało się. A, bo my mamy zadanie, żeby działka zniszczyć, a nie tego potwora. Idziemy teraz do następnego działka. Gdzie jest to następne? Jezu, ja biegnę za tobą, ja nie wiem. Snajper jakiś, Boże! Jest jakieś wejście do góry? Jest, idę za tobą. Boże, tam snajper jest naprzeciwko. A jest tam działko, faktycznie. Ale jak tam wejść? Tędy się nie da. Z tyłu! Nie no, schodzę stąd. Napieprzę jakieś działko od tyłu. Spoko. Jak wejść tam? O, tu są jakieś drzwi. Da się? Otworzyć? Nie.
Nie no, nie wiem jak do tego budynku wleźć. Mamy 32 metry gdzieś znacznik. 25, 23, gdzieś ja tu. Ja już to obkrążam dookoła. Ja też. Gdzieś tu. 8 metrów, 6, 5. Tu jest wejście, dobra. I czekał Fintu na nas. Dawaj. Oh fuck! Straciłem w ogóle równowagę, nie? Od góry chyba jeszcze. Poszła won. Coś tam podniosłem, drabina jest. Jak to się trzęsie? Masakra, mam cofkę zaraz. Zaraz będę mieć. Kuźwa, no atakuje nas jakiś tam z działka pieprzonego, no dostanę szału. To nie wiem jak go mam zabić, bo on się tak skryje za tym działkiem. Nie, no ja nie... zginę. On podstawia, trzeba go... O Boże! Nie, dajcie spokój. Ciśnie nas równo. Mam 4 HP. O Boże, ten potwór tu będzie mu przeszkadzał! Da się na niego wskoczyć? Z góry? Próbuję. Nie da się. A nie, bo on nie ten. Dobra, trzeba go po prostu strzelać mu ten grudzą. Boże, od tyłu! No. Dobra, to ja potworem się zajmuję. No nie, zgniótł mnie łapą! Daj ta spokój. Możesz szybciej to robić, koleś? Boże, ile tam jest fantów? No nie, znowu. Uciekaj! Znaczy nie, no nie wystarczy mogę. Tu. Nie, wystarczy chyba tu się cofnąć. No, jest git. Wybuchło. Myślałam, że go wyrzuciłam. Ostatnie. Boże, drugi idzie! Ja pierdykam, co tu się dzieje. Nie mam pytań. Dobra, idziemy do trzeciego działka. Ja zeskakuję tu ich ciur. Mam to w dupie. Czekaj, ja muszę się uleczyć. A ja już nie mam roślinek! Ja walę. Mam spray tylko. A tu na dół, tak? Na dół? Mhm. Jestem. Jezu, jak mi się to trzęsie. A bo on to wysadza. Dobra. O, fuck. A jak tam za amunicją stoisz w ogóle? Tak se. Znaczy do zwykłej broni nie mam nic. Tu mam tylko... Może jak to się trzęsie, no zżygam się, zawieszę... Co tu się wydarzyło? Jezus, mam. Ale ja żyję czy nie żyję? Ja nie żyję. Ale co tu się wydarzyło? Łatwo spieprzył ten... O Boże! To podziemie, ale podziemie. Ale głupie są te śmierci, bo nawet się nie spodziewasz, że taka z dupy śmierć, no. Nie, no nie było nawet, wiesz, żadnego QTE nawet i tak dalej. O Boże! Ale... No nie, no spokojnie. A nie, to jest dobra, na dół. No już to zrobiliśmy. Okay. Ale fajnie, bo tutaj jest ta Sherry i jest Tom, a nie było tak już nie wcześniej było z nami. Tak. Dobra, zeskakuję tu na dół znowu. A to jak to mamy ominąć tą łapę? Nie wiem właśnie. No dobra, teraz wszyscy schodzą, wtedy nie. Ale skoczyła Sherry też? Nie. Zobaczcie, ma tu Sherry z tym Jake'iem. Głupi są. To ja się teraz nie pcham, bo to jest bez sensu. Ale gdzie nas zabiło? Na tym zakręcie? Ja nie wiem. No, na tym zakręcie przeszłam i ciul. Bez sensu. Dobra, biegnę szybko. O, przebiegłem teraz tę kratkę. Głupie to. Staliśmy po prostu... Roślinka! Boże! Ja nie mogę jej zabrać. Zbawienie. Ja muszę połączyć. Jezu. Ale full HP mam dzięki temu, wiesz? Po checkpoincie. Kur!
Łapa! Nie, nie zginąłem, ale łapę wyłożył znów. Ale przede mną tuż. No to ja nie rozumiem tego, jak my mamy to... Skrzynkę pominęłaś tu jedną, ale dobra. Tam ja miałem tylko punkt. Wiesz, no boję się tego po prostu. Wiem, że zginiemy z dupy znów. Nie wiem, jak to wyczuć, gdzie on tą łapę może włożyć, nie? Bo nie ma żadnego jakby... Jest drabinka, chodź. Idę. Ale nie wiem, czy jeszcze tu bym nie poszła. No, idę. A gdzie on prowadzi nas? Nie, on idzie za nami, tym korytarzem. A on idzie do tej drabinki. Tu. Idzie ten koleś? Idzie. O Boże. Tam jest działko. O dobra, punkt kontrolny. Jak coś, to odtąd. Idzie ten koleś? Idzie. No wejrzysz. To mi poszło. Mogę to działko wziąć? Ma krótki zasięg. Czekaj, mogę to działko? Mogę! Boże! Możesz, nawalaj. Nawalaj, jestem wskoczony na niego. No ale nie widzę tego gruczołu za bardzo. A bo on nie ma wyciągniętego tego gruczołu. Aha, widzę. Mhm. Mogę... O, dobra. Ja nawet nie tracę ten. Czekaj, wywali się chyba. Tak, wskakuj na niego. Łapę tu ma. Dobrze, tutaj spokojnie. Bliżej mnie. Pięknie. I ty mu to wyciągniesz pewnie. No, ja już to robiłam. A. Bo ty jesteś na dole teraz. Jak mam się teraz tam wrócić? No właśnie. Kurw. Mam jakiegoś snajpera. No wiem. I mam kapę. Nie wiem, jak mam się wrócić. Tymi podziemiami? Nie wiem. Czekaj, zastanawiam się. Nie wiem. Ja mam tu jakieś zaskoczenie. Tu, drabinka! Obok tego mutanta zrzuciłem ci. Nie wiem, czemu nikt widzisz. Widzisz tą drabinkę? Chodzę. Dobra. Ja idę tu do niego. Tu się zeskakuje. On tu te ładunki ustawia, nie? Ale tu idzie ten... Ja pierdykam. Zobacz, on tu idzie. A my zeskoczyliśmy na dół. No hit. Nie, on tu chyba nie przejdzie. Nie wiem. A ja za jaką kamerę mam? O, coś tu rzuca. O Boże! Ja walę! No dosłownie milimetr mnie ominęła ta broń. Nie, no trzeba wejść na górę. Nie, ja wracam na górę, no bo tu zginiemy. To jest drabinka na dół w ogóle. A granaty mógłbyś do niego rzucić? Mogę, ale on zaraz mnie zdepcze. Nie wiem, czy to coś da, ten granat. No rzuciłem, no i co? Ale nic mu to nie zrobiło. Ten gruczoł chyba trzeba. Uważaj. Nie, ja stąd idę. Ja idę na górę. Tu jest ta drabinka. Może on się cofnie. No, cofnął się, dobra. Poszedł za mną, jest na... Strzeliłem mu w to i wywala się. Nie wiem, czy się wywala, chyba jeszcze nie. A po co ja tym to marnuję, jak tu mam... A nie mam już tego działka. Zniszczył to działko szmaterz. Dobra, ja tutaj tych gości rozwalam, którzy chcą nam celować w tego. Jest, wskakuje mu na rękę. O Boże! Jaka akcja. Akcja penetracja, dobra. Jest, musimy się odsunąć. Dobra, ja jestem tak daleko. Dobra, idę do ciebie. Już? Punkt kontrolny. A, musimy zabić. Z najsłabszy punkt mutanta. Musimy zabić jednego mutanta. No to ja tego już tu wracam na górę. Okej. Co to było? No spadł, zginął. Tak? No nie, no zginął. Wow. A, czyli tego drugiego mamy zabić, tak? Bo mam cel na tym drugim teraz. Mhm. Strzeliłem mu, ale trzeba na niego wskoczyć. No, łapę ma, kuźwa. Tam jest drabinka, nie wiem, czy widzisz. Lecisz tam? Tak. A dobra, Jake na niego wskoczył, zobacz. Jake już na niego wskoczył. No, widzę. A ty, szmeciarzu, co strzelasz?
Czy on już zginie teraz, czy jeszcze nie? Nie wiadomo. Nie wiadomo. Zginął. Tak. Pięknie. Ej, no pykło nam to, słuchaj. Ale punkty, w ogóle ten jeden punkty takie wciul zostawił, 5000. No. Drugi. Zostawił 3000. Tak, też. Boże. Idę po te punkty. Ale se wzięłaś? Jedna wzięłam. Tych drugich nie wzięłaś, no. Mówiłam, czy my się znamy, on w nim rozpoznaje Weskera. On coś przeczuwa. No. A czemu też Sherry z nim współpracuje, z tym Jake'iem? Pensa kochana. Boż. How many men have we lost to mercenaries like him? He's not our problem. Nie wiesz, kto jest? Bad boy i słodka, niewinna dziewczynka. No w przypadku Leona i Aidy chyba jest na odwrót. Leon jest niewinny, a Aida jest taka, wiesz, nie, ani nie słodka, ani niewinna. Wie, gdzie diabeł ma młode generalnie. Jezu, nie słyszałem tego! Wie, gdzie diabeł ma młode? Nie słyszałeś tego? Nie! Może to przecież dowalić takie podsumowanie, taka synteska, to po prostu hit. O Boże. To dobrze, że ja ci jestem jeszcze w stanie czymś zaskoczyć. Przeszukaj ratusz. Gramy jeszcze, nie? No tak, dopiero 22 minuty. A, 20, tak, 2 minuty, dobra. Jezu, mam kapę z broń. Widzisz w ogóle tą lokację? Widzę i wygląda to bardzo... Jezus. Dziwnie. Takie jakby, o, nie wiem. Skrzynia. Wygląda... Tu są drzwi. Nie, nie da się ich otworzyć. Boże, ale to już są lepsze klimaty. Jakieś takie rezydencjowe. No dobra, zaraz. Czekaj, człowieku, bo ja tutaj jeszcze coś mam. Ja też coś z tyłu, nie? Mm-hmm. O, emblem. Powiedzieli równocześnie, ale synchron. A tam z twojej strony coś było? Nie. No, tylko tej. Za tym jakby blatem jest ta. Skrzynka, dobra. Idę na górę już, mam to wszystko. Ja też. Gdzie oni są? A tam coś jest? Chyba nie. Boże, ile on ma tych bombek w ogóle? V-kę tu mam. Okej. Okay. Siekiera, tasak. Jezu, co tu się dzieje? Jaka krewia. Nie może lizardy jakieś czy coś. Ej, dlaczego? Jak mu rozwaliłeś łeb? Lol. No. Ale ciurno. Skrzyneczka. Punkty, tak oczywiście. O, ammo tu na półce. O, i to dwie paczki. No. Ejda, a widziałeś swoją Ejdę, czy nie? Gdzie była Ejda? No była, była z zawinkla tutaj wystawała. Nie widziałem! No bo no, ty byłaś pierwsza! No widzisz, Ejda była. Daj ta spokój. Przecież ty nie lubisz Ejdy, ja muszę ją wszędzie widzieć, a nie ty. To było nie fair. V-ka? Nie, spacja. No i gdzie ta Ejda? No już się nie pokażę. Punkt kontrolny. Mhm. No, nie podoba mi się to, oni wstaną. Też. No, już mówią. Jakiś nowy rodzaj potwora, czy co? O Boże. Jezu, co to jest? To jest skrzynka. Na pewno nie w pancerz. Jezu, jakie to jest wielkie! Co to tak szarżuje? Ja bym tutaj uważam, że granatnik powinien się przydać. No nie mamy przecież. Mogę granat ewentualnie rzucić. Czy no ja coś tu mam. A gdzie on jest? Ja w ogóle nie widzę, jest tak ciemno. Ja nie wiem, gdzie on jest. Gdzie jest ten potwór? A, to jest... No, zrzuciłem ten granat. No, wybuch. Ale już nie ma tego pancerza. Zobacz, już można go napieprzać. Nie ma pancerza. To jest takie hunterowe trochę, nie? Czy nie? Jak myślisz? Jak hunter. Czekaj. Trochę.
Jezu, jak go rozwaliło na kawałki. Punkty. Czekaj, czekaj, ja będę zrzucać. I to jakie wciul punkty. Duże. Ja bym chciała te punkty. Wow, znowu zobacz, już pancerza nie ma. Rzuciłem bombę. Kolejny się wykluwa po mojej lewej, niestety. A on żyje nadal. Nie, zginął. O, zrzuciłam kolejną niepotrzebnie. Ja pierdzykam. Jak mamy te granaty, to walić to. Nie będę tracić amunicji, bo mi szkoda. A ty granatami rzucasz? Tak, cały czas. O, że nauczyła się nagle granaty ten wykorzystywać. Zginął? Poczekaj, zginął. Jezu, co to było? Błyskowe. Punkty, dobra, wszystkie. Ej, jak nam ładnie to sprawnie poszło. Wszystkie granaty, ale czekaj, muszę tu pozbierać rzeczy. Ja wszystkie granaty też wykorzystałem. Czekajcie to wszystko, ale bądźcie ostrożni. To są jakieś drzwi. Da się je otworzyć? Nie da się. Chyba, że nam otworzy ten koleś, no. Okej, okay. Można iść. Punkt kontrolny. Skrzynki. Oj, to wciul tych skrzynek. Nie wiem, tam były jakieś dwie drogi, ale to chyba się łączy. Czy nie? Nie. Miejmy nadzieję. Nie, nie łączy się, tu jest facet. Poleć jakiś tam przebieg. Coś mnie tu strzeliło. Masz żółte HP. Trudno. Tylko mówię. Żebyś nie zapomniała. Tu jest roślinka czerwona, kuźwa. Jak się bierało tą tapsę z tego mojego ekwipunku? No dwa razy. Ale co nie, jedynką, tak? Z ekwipunku, w sensie z E, jak jesteś pod E, to biorę. To łączysz. Dobra, jedynka. Dobra, 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 dobra. O to mi się rozchodziło, że jedynką. Czy jedynką. V-kę tu mam. No nie mogę... O. Okej. Okay. Jezu, muszę sobie... Co to za fiolki? Nie, strzykawki. O Jezu! Chyba strzykawki. Wirusik? Ada. Boże, jakie cyca. Sztuczne. Co sztuczne? Naturalne tak nie stoją. Kuźwa, jakiej zazdrości widzicie? Nie, po prostu, no, raczej moda nie jest, a grawitacja w tym wieku działa. O Jezu, nie mogę z tobą przy tych cutscenkach. Ja to uwielbiam, jak baby są takie... My jesteśmy wszystkie takie pojebane. Że jak coś, jakaś laska ma fajnego, sztuczna. Tak. Nieprawdziwe. Nieprawdziwe. Nienaturalne. No kurwa, to se zapłaci, se zrób takie, też byś miała fajne. O, ja chwalę. Pewnie se leciała tymi strzykawkami tam w tetyce. Na pewno facetowi kurwa zależy, że to będzie naturalne czy nie. Jak ładnie wygląda i fajnie się mieli w rękach, to jest dobrze. O, patrz, broń dostała. Pokażę wam krótszą drogę. Mm-hmm. O, tak. Jakie ona ma rozcięcie na plecach. Ja ci nie ufam, głupia pipo, ale muszę iść za tobą. O, mam tu roślinka, tu była. Jaka zielona? Mm-hmm. Pokaż mi to. Zmieliłam sobie to z tym. Gdzie jest ta roślina? Termomom. Pod prysznicem? A nie. Za drzwiami tam. Dobra, dobra, czy tu gdzieś widziałem emblem? Nie. Tu za drzwiami są jeszcze... O, dobra. Idziemy. Fałka, fałka. Już ktoś na dupie. Znowu te beznadziejne. Ej, no ale bez sensu. Ale to jest inna lokacja. A, to jest, to jest ta główna. Główny chory. Wszyscy na pierwsze piętro. No dobra, lecimy. Ja biegnę. Ja też. No, na pochybel. Nawet nie zastanawiam, daj spokój. Co to jest? Przecież tu się nie da nic zrobić. A, ona nam to otworzyła. Fałka? Mhm. A skąd ona zna takie kuźwa? Aby no, na to pracowała. Wie, pełne ręce robią. O kuźwa. Czekaj, co ja tu mam?
Mam błyskowo. O Boże, co to jest? To jest jakiś nowy kolejny. Takie krokodylowe trochę. Jaszczurkowate w sensie. A te błyskowe chyba nie zadają obrażeń, wiesz? No ale może nie będzie atakował. Ała, coś od tyłu! Nie, nie wiem, coś tu się zadziało. A tam jest jeszcze jeden. Żółte HP. Zginął? Nie. Jest jak on jest szybki. Ja będę go tymi Ale ile ty masz tych granatów, kuźwa? No nie, no cały czas dostaję w dupę czymś. Kurwa, w ciul masz tych granatów. A ja też mam 11, dobra. Teraz ja rzucam. Podwójne błyskowe. Ja myślę, że one coś robią, wiesz? Może i tak. Znaczy on może zginąć? Zginął, dobra. O, ej, idzie przede mną. Ucieknij z ratusza. Punkty. Dać mi te punkty. Da się to otworzyć? No, o co chodzi? Nie, Finn musi pewnie, wiesz, no. Daj to spokój. Jaka muzyka w ogóle w tle, słyszysz to? Mhm. Ale już takie klimaty wolę, te są lepsze. Już lepsze. Niż te Call of Duty. Ałano! O! Skoczyłaś mi na plecy. Mhm. Słyszę coś. Ale to nie zmutowało. Nie rozumiem. Ktoś tu jest. Łazi. No słyszę, ale nie wiem gdzie. A, widzę. Proszę mi osłaniać, bo ja strzelam w to gówno. Kolejny! No, dobra, ja czekam. No nie widzę go. No obok! Dwa są obok siebie. Dobrze. Dwa na raz są. Nie mam już, niestety. Nie mam. No, to ja, to teraz ja, a ty strzelaj. Chyba, że zginęły. Zginęły? Zginęły. Tak. Boże, ile punktów będziemy mieli, słuchaj. Ale jeszcze słyszę proszę, jeszcze. Ale ja już nie mam żadnego. Dobra, Ada biegnie za mną. A ja jeszcze mam. Hold it together, people. Yes, sir. Tu? Nie. Dobra, skrzynki. Cały czas coś słyszę. Na dół? No, schodzę. Dobra, jest fałka. Okej. Okay. Nie ma Ady. Na minę nas jak zwykle musiała wyrzucić. No i teraz on zginie. Mówię wam. O Boże. Ja walę. Thanks for the escort. Here's something to remember me by. Yeah. No i ty ją lubisz? I ty ją lubisz? Przecież to jest szmata. No przecież to jest szmata. O ja pierdykam. Coś jeszcze chcesz powiedzieć na temat Ady? Ja bym chciał ci coś powiedzieć, ale bym musiał ci tak zaspoilerować, że masakra. Nie, nie chcę. No i co? Mówiłam, przypomnij sobie tylko pierwszą cutscenkę z Adą. Nie chcę, nie pamiętam. Zrozumiesz, dlaczego ją lubię później. Wiedziałam, że chłop zginie. No. A to dlatego oni potem ją gonili, pamiętasz? Chris z Piercem, jak mieliśmy kampanię Heleny i Leona, nie? Pamiętam. O Boże. Aha, i dlatego... Dobra, czyli Chris dzięki temu miał traumę. Przez to miał traumę i dlatego zaczął do kieliszka tam, wiesz, zaglądać. Czyli to było przed tymi wydarzeniami z tej pierwszej cutscenki, nie? No tak nie, przecież on przyszedł tutaj po niego, no jak? Nie, właśnie przyszedł no po niego do tej knajpy. Nie, tej... no przyszedł po knajpy i powiedział, że zaczynamy misję. No i teraz dzięki temu Chris jest teraz na tej misji. Nie. Nieprawda. Nie. Nie. Nie, to zaraz zobaczysz. Moim zdaniem to jest tak, że to była retrospekcja wszystko. On tam coś gadał, że stracił jakby swoich kamratów i tak dalej. Ale nie? No,
Mariusz, no i co, nie poznałby go w knajpie? No dziwne by to było. No dobra, no zobaczymy. Eskę znów mam, hihi! Gratki, ale to jest dla mnie... ja to tak rozumiem. No dobrze, no zobaczymy. Przecież jeszcze zaczęliśmy grać misję, bo on go jakby tak ocknął, go powiedział, czekamy na ciebie i jest misja do wykonania i okazało się, że cały pub, cały bar był usiany tymi wszystkimi żołnierzami. Powiedział, że musisz pamiętać, ble, 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 ble. No i wziął go na misję tą. No dobrze, ja tak weźmy, okej, zobaczymy co dalej. Czy kończymy tu? 35 minut. 35, no to kończymy, tak. No dobra, na tym ekranie, ale poczekaj, bo nie wiem, czy nam się włączy cutscenka. No wiem, no trzeba, no zobaczymy, jak się włączy cutscenka, to zostawiamy, nie? No to czekaj, dajmy go, okej, na razie. No dałam, okej. A, jeszcze te punkty. Dalej mnie na nic nie stać? A mnie stać, na trafienie krytyczne albo przebijanie. Jak to? Dobra, ja robię to. Okej, no będzie, na cutscenka na 100% będzie. Niech się zapisze, żeby był zapis, nie? Tak, tak, tak. Ja bym chciał też mieć taką broń, puźwa. Takie palniki. Dlaczego nie mamy takiej? No i tu masz w ogóle inny rok niż tam był. Tu jest 2013, tam w ogóle zupełnie inny był. A tam był który? Nie pamiętam, ale na pewno nie 2013. A, no to dobra, no to było okej. Okay. Dobra, to tamto było retrospekcją. I teraz jest ta misja. Tak. Chyba, na którą jego wziął. Ale to retrospekcją było tylko to Call of Duty. Chyba tak, tak. No, a ten pierwszy rozdział tak jakby nie. She's leading Neo Umbrella. All these terrorists. She in the city or not? She's been sighted several times since the attacks began. Yeah, she's here. I dlatego oni tu zaczęli ją znowu gonić? Nie wiem, dziwne to jest w ogóle. Ja się w tej linii czasowej tutaj nie za bardzo odnajduję. Ja się pogubiłem też. Już nie wiem, co to jest. Teraz to ja już nic nie wiem. Retrospekcją, a co nie? Po prostu strzelamy, no. Rezydent do strzelania, no i już. Dokładnie. Trzeba to przejść. Idź do celu misji, super, zapisywanie kończymy. No to kończymy. No. Dobrze, kochani, to dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Zapraszamy was do kolejnego odcinka w tych samych klimatach, co ostatnio. Niestety. jaki entuzjazm u ciebie. Tak, no, to do przyszłego tygodnia. Pa, pa! Pa, pa!